Witam serdecznie. 24 października 2021. Po długim czasie trafiło nam się Polonia Unity Line. Mamy niedzielę. Piękna pogoda. Wjeżdżamy na Polonię. Prom numer 1 polski, żeglugi bałtyckiej. Prom wypływa o godzinie 13. Jak tutaj on tam fachowo przypływa? Kurde. O 13 wypływa, 20:15 będziemy w Isztat. Jedziemy. 4:58 pauzy. W porcie się udało zrobić. Tu jest ciasno, matko bosko. Kiedy oni ten nowy parking wybudują? Parking stoi gotowy. Chyba ksiądz nie ma terminu, żeby przyjść poświęcić. Pachołkami zagrodzili wjazd i nie ma wjazdu. Auta. My mamy rajkę 18-20. Waga 12 ton w dniu dzisiejszym. Leciutko, czyli pewnie jakiś górny pokład będzie. Chyba. Zobaczymy. 18-20, 18-20, 18-20, 18. Jest tutaj. Jedziemy za nimi wszystkimi. Chciałbym nagrać coś z środka, ale zobaczymy, może się uda pokazać, co tam na Polonii, jak tam wygląda wszystko. Ale na Polonii zawsze ludzi jest mnóstwo, osobówek pełno wieży, a pełno ludzi tam chodzi. Chujowo nagrywać trochę.
czy dół. Stop. Dzień dobry. Na dół tyłem. Dobra, dzięki. Na dół tyłem. Chujowo, nic nie zobaczycie. Nie ma sprzętu, żeby pokazać nagranie tyłem, ale tutaj stoi nasza Polonia. Duma polskiej żeglugi bałtyckiej. Unity Line. Na dół tyłem, powiedział pan. Dworzec promowy w Świnoujściu. Coś tutaj budują, ale wszystko to jakieś takie zapuszczone, stare. Jedźcie, cofajcie. Szkoda, że nie górny pokład. Sofie. Dobra, jedziemy.
cofanie tyłem na polonie, potem filmik będzie mieć, kurde, 40 minut, z czego pół godziny cofanie. Princes zapłynie. Wycieczka po porcie. Dobry. Słońce wali do lusterka, nic nie widać.
żeby wszyscy umieli tak wprowadzać na statek, to by było idealnie, nie? Dobry gość, dobry. Okej, spróbujemy coś pokazać zaraz z Polonii. Układ dzieci 171, moja kajuta. Pokład wyżej. Czwarty. Prawo, lewo. Skania jest ładna, ogromna. Duży sklep, duży pierdół. Strefa do kierowców. Restauracja, bar, sklep, kafeteria, siódmy. My jesteśmy na ósmym.
szukamy kabiny 171. Ale to raczej nie tutaj. No, tu nie ma nic do oglądania. Kabiny 260. Szukanie tych kabin 171. Nie jesteśmy sami dzisiaj. Może jeszcze coś później. Tak, i dopłynęliśmy. Ósma 20. To jest prom. 8:15 przypływa, 8:21 zjeżdżamy z promu. Bardzo ładnie.
pogoda w Uśtad. Parę chmurek, czyste niebo. Bezwietrznie ostatnio wiało, to jak jasna cholera. Zatankujemy wody w karnistra. No i trzeba iść spać do godziny gdzieś pierwszej w nocy, rozładunek 6 rano. Zobaczymy. Wcześniej nie ma co dobierać. Do następnego filmiku.